Witam wszystkich serdecznie, drodzy, w tym uroczystym dniu święta pamiątki zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. To, co tutaj Tymoteusz mówił odnośnie modlitwy, boju modlitwy za ewangelizacją młodzieżową, i chociaż to jest ewangelizacja skierowana do młodzieży, to jest ewangelizacja całego zboru, bo wszyscy, że tak powiem, jesteśmy jedną Bożą rodziną i jedną Bożą armią, i nie może nas zabraknąć w tej duchowej walce, w modlitwie. I z doświadczenia, z Bożego Słowa i z doświadczenia mogę powiedzieć jedno: jeśli coś nie jest przygotowane w modlitwie, to tak naprawdę nie mamy co liczyć na jakiekolwiek Boże działanie i błogosławieństwo. Bóg dopuszcza nas, abyśmy mieli udział w tej duchowej walce, w tym zmaganiu, w tej pracy. Daje nam tą możliwość współuczestnictwa w tym dziele ratowania ludzi. I dobrze jest mieć tą świadomość, drodzy, i modlić się, i dawać świadectwo, zapraszać, tak aby to Boże dzieło mogło być wykonywane na obliczu ziemi. Wszyscy mamy świadomość, że przyjście Pana jest coraz bliżej. Wszyscy wiemy, że On przyjdzie tak, jak obiecał. Jego słowo nigdy, nigdy nie upadło jakby bezużyteczne, bez wypełnienia. Wszystko, co mówi Pismo, wszystko się wypełniło i się wypełnia. I niebo i ziemia przeminą, ale słowo Pana nigdy nie przeminie. Halleluja. Czyli ty i ja, jeśli budujemy swoje życie na Jego słowie, na Jego prawdzie, to znaczy, że możesz być absolutnie pewny, że tak będzie, nie inaczej, bo ten, który wypowiedział słowo, jest prawdomówny i też całym swoim autorytetem i mocą stoi za swoim świętym słowem. Czytamy w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale następujące słowa od 1 do 12 wiersza. Natomiast pierwszego dnia tygodnia ledwie zaczęło świtać, kobiety przyszły do grobowca, niosąc wcześniej przygotowane wonności. Kamień zamykający wejście został jednak odsunięty, a po wejściu do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy już nie wiedziały, co począć, oto nagle stanęli przy nich dwaj mężczyźni w połyskujących szatach. One zdjęte strachem pochyliły twarze ku ziemi i wówczas padły słowa: dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tu, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, co wam zapowiedział jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstać. Wtedy przypomniały sobie jego słowa, a po powrocie od grobowca doniosły o tym 11 oraz całej reszcie. Były to Maria Magdalena i Joanna, Maria, matka Jakuba oraz pozostałe wraz z nimi. Opowiadały one o tym apostołom. Słowa te jednak brzmiały w ich uszach jak niedorzeczność. Nie wierzyli tym kobietom. Piotr natomiast wstał, pobiegł do grobowca, tam nachylił się, zajrzał do środka, zobaczył tylko wstęgi płótna i odszedł do siebie zdumiony tym, co zaszło. Czytamy to bardzo często, nawet nie tylko w święto pamiątki zmartwychwstania Pana Jezusa, ale wielokrotnie w ciągu roku, zwiastując Ewangelię, wracamy do tych wydarzeń opisanych w Ewangeliach. I pięknie to brzmi, chyba Kasia dzisiaj wysłała też to słowo, nie ma go tu. Nie wiem, czy podglądała moje notatki. Nie ma go tu. Wstał z martwych. Nie ma go tutaj. Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? To ta wypowiedź aniołów jest taka, powiem, stawiająca nas do pionu. Oni jakby mają pretensje do tych kobiet. Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? To znaczy, że aniołowie oczekiwali i mieli prawo oczekiwać od tych niewiast, że trzeciego dnia, kiedy przyjdą, Jezusa w grobie już nie będzie. Dlaczego oni w taki sposób zareagowali? Dlatego, że Pan Jezus trzykrotnie zapowiadał swoją śmierć jeszcze za życia, trzykrotnie mówił o powstaniu z umarłych, mówił o znaku Jonasza,
a one kompletnie nie rozumiały, nie słyszały tego, tej wieści, którą Jezus do nich kierował. To jest tak jak z nami, drodzy, tak jak tutaj żeśmy kiedyś słyszeli, że coś dociera do nas, coś niby słyszymy, ale nie wiemy, o co chodzi, nie rozumiemy tego. Nie tylko one, ale tak samo apostołowie, wręcz tu jest takie świadectwo wydane o nich niezbyt chlubne. Dlatego, że kiedy kobiety wróciły, że widziały aniołów, że Jezus zmartwychwstał, że grób jest pusty, oni, jedne tłumaczenia mówią, traktowali to jako bajki. Tu jest przetłumaczone, traktowali to jak jakąś niedorzeczność. Jak to jest możliwe? Oczywiście, że dla ludzi, dla człowieka to jest niemożliwe, żeby umarły powstał do życia. Ale dla Boga wszystkie rzeczy są możliwe. On jest życiem i On pokonał śmierć. Pokonał grzech, pokonał śmierć i pokonał diabła. Drodzy, uczniowie nie rozumieli nawet tego, co Jezus zrobił, kiedy już oswoili się z tą myślą, oswoili się z tą prawdą, że Jezus żyje, że powstał z martwych. Pamiętacie, przez 40 dni Jezus ukazuje się różnym ludziom, jak czytaliśmy, nawet 500 braciom naraz się ukazał w jakimś momencie, czyli wszelkie jakieś koncepcje halucynacji, że to były halucynacje, że to były jakieś dziwne, prywatne odbiory czegoś, co tak naprawdę nie istniało, to wszystko mija się z celem, bo 500 ludzi nie mogło wpaść nagle w jakiś trans, halucynacje, ale oni widzieli Pana, widzieli Zmartwychwstałego. Ale nawet wtedy, przez 40 dni i nocy Jezus im się ukazuje, Jezus z nimi rozmawia, oni mogą dotykać dosłownie Jego przebitych dłoni, Jego ran, oni mogą wkładać swoje ręce w Jego przebity bok, żeby nikt nie miał wątpliwości, tak jak Tomasz sobie tego zażyczył, jeśli nie zobaczę, jeśli nie dotknę, jeśli nie włożę, to ja nie uwierzę. Oni mieli tą możliwość i nikt z nich nie miał wątpliwości. Drodzy, nie można sądzić, że wydarzenie zmartwychwstania jest tylko religijną, na potrzeby religii chrześcijańskiej jakąś prawdą, dlatego że to jest fakt historyczny, stwierdzony, są naoczni świadkowie, którzy nam z własnego punktu widzenia i doświadczenia mówią o tym wydarzeniu, są wiarygodni, ale nie tylko. Na tych 12 apostołów, czy 11, później jeden został w miejsce Judasza dobrany, oni wszyscy za Jezusa, który umarł i zmartwychwstał, oddali życie. Gdyby to było nieprawdą, w momencie, kiedy już ważyły się losy ich życia, oni by powiedzieli, przecież za kłamstwo nie będziemy oddawać życia. A więc logika cała argumentacja bardzo jasno wskazuje, że mamy do czynienia z faktem religijnym, zbawczym i z faktem historycznym. Ukazywał im się. I też nie wiem, czy Tymoteusz patrzył do moich notatek, bo ja, ten cały fragment z listu do Koryntian jest tutaj w moich notatkach i te uwagi. On ukazywał się każdemu. Pierwsze Piotrowi, jak czytamy tam właśnie w liście do Koryntian, ukazywał się 12, ukazywał się niewiastom, chociaż one tam nie są w tym momencie wspomniane, ale w Ewangeliach są wspomniane. To one pierwsze zobaczyły i doświadczyły Zmartwychwstałego. On ukazywał się, oni mieli to doświadczenie zmartwychwstałego Zbawiciela. I tak się zastanawiam, Paweł tam pisze na końcu, a mnie na końcu jako poronionemu płodowi się ukazał. Jezus już był w niebie. Jezus już zasiadł po prawicy Ojca. Jezus już był w chwale. I On dalej się
ukazuje, on dalej daje o sobie świadectwo, że żyje, chociaż już jest w niebie uwielbiony, ty i ja możemy doświadczyć zmartwychwstałego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Gdyby tak nie było, nie, dzisiaj nie bylibyśmy na tym nabożeństwie, nic byśmy nie świętowali, ale dlatego, że on żyje, że on zmartwychwstał, ukazał się nie tylko 12, ukazał się nie tylko 500 naraz i tym wszystkim, którym się ukazał wtedy, kiedy był w uwielbionym już ciele po swoim zmartwychwstaniu, ale od 2000 lat on ukazuje, objawia się każdemu człowiekowi, który się do niego zwraca i szuka z nim społeczności. Możesz mieć z nim identyczną, tak samo głęboką społeczność, jaką mieli apostołowie, kiedy widzieli go zmartwychwskrzeszonego, zmartwychwzbudzonego. Ale nawet wtedy, kiedy już go widzieli, kiedy dotykali, oni mają swoje własne koncepcje. Drodzy, słuchamy Bożego Słowa, ale potrzebujemy, żeby Duch Święty nam to Słowo, tą prawdę objawił, abyśmy zrozumieli, o co chodzi. Oni pytają Pana Jezusa: Panie, czy teraz odbudujesz Królestwo Izraelowi? Oni są zajęci sobą, ale Jezus burzy te ich własne pojęcia, ich poglądy. Mówi: nie, 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 to nie jest wasz czas, chwila, nie po to przyszedłem. Jezus mówi: przyszedłem budować coś daleko większego, odbudować i zbudować niż Królestwo Izraela. Ono tam jest umieszczone w tym planie, ale Jezus mówi: ale ja przyszedłem budować i zwiastuję Królestwo Boże. Królestwo niebieskie, które łączy w sobie Żydów i Greków, Żydów i nawróconych pogan do Chrystusa. Moje królestwo jest czymś więcej niż małe, tylko Królestwo Izraela. Ja po to przyszedłem. A więc kiedy Bóg do nas mówi swoje słowo, kiedy przemawia do nas słowo, coś tam słyszę, ale nie rozumiem tego, o co mu chodzi. Panie, kim ty jesteś? Przecież on jechał mordować chrześcijan do Damaszku. Kim ty jesteś? Światłość z nieba. I niektórzy mają trudności, bo w jednym, w 9 rozdziale jest, że oni nic nie widzieli, ale coś słyszeli, a później, że nie słyszeli. Wiecie, to wynika z takiej nieznajomości Bożego Słowa i tego, co tam. Czasami z niedokładnego przetłumaczenia Biblii. Chodzi o to, że oni słyszeli, że coś zagrzmiało, ale nie słyszeli przekazu. I dlatego to słyszenie w języku greckim jest oddane dwoma różnymi słowami. Słyszeć i rozumieć, co ktoś do mnie mówi, albo słyszeć coś niewyraźnie, tak jak pamiętacie, zagrzmiało, czy Bóg Ojciec mówi: to jest mój Syn umiłowany. Oni słyszeli, że coś się dzieje, bo zagrzmiało. Ale słyszeli tylko jakby jakiś grzmot, ale nie słyszeli tego poselstwa i przekazu. Kiedy słuchasz Bożego Słowa, możesz coś słyszeć, mieć jakieś wrażenie, ale czy dociera do ciebie, do mnie Słowo Pana, prawda Pana, to, że jesteś zgubiony, że potrzebujesz łaski, że potrzebujesz oczyszczenia, potrzebujesz przemiany. Może mówisz: no coś było, coś było. Ja myślę, że wielu ludzi, kiedy stanie przed Bogiem, będą stali, będą zdumieni i mówią: jak to? Myśmy nic nie słyszeli. Nic do nas nie mówiłeś. A Jezus powie: to jest nieprawda. Ja cały czas mówiłem, ja cały czas wzywałem, ja cały czas ostrzegałem i wyście to słyszeli, ale kompletnie nie przyłożyliście serca ani uwagi do tego, co było zwiastowane. Tak więc ukazywał się, ukazuje się dzisiaj. Ukazał się mnie, ukazał się nam, tym, którzy zaufali Jego łasce. Czy to było bardziej spektakularne, czy to ukazanie się, ten Boży głos dotarł do nas gdzieś tam w głębi naszego serca, to nie ma znaczenia. Ale kiedy On mówi i kiedy On się ukazuje w ten różnoraki sposób, ty wiesz, że to sam Pan do ciebie mówi. Ty wiesz, że stoisz
sam przed Jego obliczem i coś musisz zrobić. Coś On od ciebie oczekuje. Albo się odwrócisz plecami do Niego i Go zignorujesz. Możesz tak zrobić. Albo usłyszysz i pójdziesz i otworzysz swoje serce. Kiedy Eliasz był na górze Horeb, wiecie, po takim swoim załamaniu wiary, on znalazł się na górze Horeb. Właściwie to było takie załamanie, że on sobie życzył śmierci. On mówi, nie ma sensu dalej. Ja się trudzę, ja się męczę, ja toczę ogromną duchową walkę. Właściwie nawet nie ma za bardzo kogo przy mnie, żeby mnie wesprzeć. Chociaż tak nie było, bo było przecież 7 tysięcy osób, które wiernie stały w tym czasie przy Bogu i nie kłaniały się Baalowi. Ale on jakby doszedł do kresu swojej duchowej wytrzymałości. I wydawałoby się mała rzecz, ale strach, wiecie, przed człowiekiem, strach przed jakąś sytuacją nigdy nie przynosi dobrych rzeczy dla naszego życia. Jestem przekonany i wiem, że Bóg nigdy nie działa przez strach. Diabeł działa przez strach. Używa broni strachu, że nie dam rady, że nie potrafię, że zawiodę i tak. To wzbudza przeciwnik, abyśmy się zatrzymali i wycofali. Ale nie możesz się zatrzymywać. Eliasz był gotów umrzeć, pamiętacie? On mówi, dość już, Panie, dość. Ja stoję i walczę. I wtedy Bóg przychodzi w swojej łaskawości. Chcę zwrócić uwagę, jak Bóg przychodzi do nas. Czasami jest to tak, jak ten odwalony kamień, wchodzisz, widzisz, no rzeczywiście tak jest. Albo tak jak Saul jedzie i nagle światłość z nieba spada z konia i słyszy wyraźnie głos: Saulu, Saulu, czemu ty mnie prześladujesz? Cudowne przeżycia z Bogiem, nie? Fajne są, ale każdy ma swoje własne, które go mają doprowadzić do tego momentu, abyś pojednał się z Bogiem, abyś odwrócił się od grzechu. Chrystus zmartwychwstał i żyje i możesz go doświadczyć. Każdy może go doświadczyć. Tak jak Paweł, tak jak uczniowie. I kiedy Bóg podnosi Eliasza i on tam jest na tej górze, na górze Horeb. Pamiętacie, tam jest i wiatr gwałtowny, i grzmoty są, i tam za każdym razem będzie, ale w tym nie było Pana. Czasami jest grzmot, czasami jest potężny wiatr, tak jak w dniu 50. Wiatr potężny stąpił, języki nastąpiły na każdego z nich. Różnie Bóg się manifestuje, ale tam jest napisane, ani w tym wietrze, ani w tych grzmotach nie było Pana. I dopiero po czasie cichy, łagodny głos Boga zaczął przemawiać. I Eliasz wtedy wiedział, oto mój Pan do mnie mówi. I wychodzi z tej jaskini, zakrywa twarz, bo wie, że jest w Bożej obecności. Oto Pan mówi, nie wiecie, nie światło jakieś, nie, to jest cichy, łagodny głos. On to odbiera w swoim sercu, w swoim duchu i wie, że Bóg do niego mówi. Ukazał się Pan. I ty wiesz, kiedy klęczysz, kiedy modlisz się, kiedy spacerujesz i wołasz do Boga, nagle w swoim duchu słyszysz głos Pana. Czasami jest to cichy i łagodny właśnie głos, ale wiesz, że to Pan mówi. Czasami ktoś podchodzi i coś mówi do ciebie, ni stąd, ni zowąd, ale ty słyszysz Pana. Bóg mówi do ciebie, coś tobie komunikuje. Dlaczego szukacie tego, który żyje? Dlaczego go szukacie w grobie? Oto on dzisiaj jest tutaj obecny. Jest, abyś mógł go doświadczyć, aby mógł się go dotknąć, aby mógł pozwolić jemu mnie podnieść z tego stanu załamania czy depresji. Aby mógł biec dalej do zwycięskiego końca. Dzięki niech będą naszemu Panu, że On jest z nami aż do skończenia świata.
I my wiemy, że będzie coraz gorzej. I jesteśmy poirytowani tą bezbożnością, która nas otacza. Tym lekceważeniem życia ludzkiego w łonie matek. Jesteśmy oburzeni tym, jak można zabijać człowieka, zabijać niewinne życie i w taki sposób różnoraki próbować to argumentować. Ale jednego jesteśmy pewni, choć będzie coraz gorzej i bezbożność będzie się podnosić i będzie pogarda dla słowa i Boże sprawy będą coraz jaśniej, coraz głośniej wyśmiewane. Już są, my o tym wiemy. Jednego mogę być pewny, On przychodzi w chwale i jest z tobą i ze mną. I jeśli niektórzy będą się kłaniać Baalowi i Asztarcie, bogowi płodności, rozpasania i tak dalej, nieczystości seksualnej, jeżeli to będzie ich bóstwem, to ci, którzy zachowują swoje szaty w czystości, swoje serce i umysły w czystości, ci, którzy dbają o to, aby podobać się Bogu, wiedz jedno, Pan jest z tobą i On cię przeprowadzi. I będziesz szedł do przodu. Diabeł i całe piekło może stanąć przeciwko nam, ale skoro Pan jest ze mną, to któż może nam coś uczynić, prawda? Nikt nie jest w stanie ciebie i mnie zatrzymać. Ani Izabel nie była w stanie zatrzymać. Ani zniechęcenie, ani strach, bo Bóg był przy Eliaszu. Był wtedy, kiedy miał ogromną wiarę na górze Karmel, ale był wtedy, kiedy Eliasz był gotów już zrezygnować. I bierze i podnosi go. I mówi do niego, czemu szukacie wśród umarłych tego, który żyje? On mówi, że on żyje na wieki, że on jest po prawicy Ojca. Jak on jest dzisiaj obecny tutaj? Przez swoje słowo i moc Ducha Świętego jest obecny. I ty i ja możemy w naszych sercach, w naszym duchu odbierać i odczuwać, że on tutaj jest. A nawet gdybyś nic nie odczuwał, bo możesz być poddany próbie i nic nie odczuwasz, to na pewno On jest. Jest przy tobie, nawet jeśli Go nie odczuwasz. Bo On dał słowo, że nigdy nas nie zostawi, ani nas nie opuści, ale jest z tobą i ze mną aż do skończenia świata. Takim On jest. Takim On jest. Przypomina mi się człowiek, sługa Boży, który cieszył się Bożą obecnością i nagle stracił odczucie Bożej obecności. Modlił się, chodził do zboru, czytał Biblię, ale nie odczuwał żadnej Bożej obecności. Wiecie, to nie jest fajne. To nie jest fajne. Jakby miał wrażenie, jakby Bóg go zostawił. Jak czytałem tą historię kiedyś tam dawno temu, on mówi, chyba trwało to przez 2 lata. Nie odczuwałem obecności Pana, ale nadal wiernie trwałem przy Bogu. Modliłem się, byłem w społeczności, uwielbiałem Boga, chociaż nie odczuwałem tak jak wcześniej Jego obecności. I po 2 latach. Na nowo Boża obecność, jak nigdy przedtem, wypełniała jego życie i miał świadomość, oto mój Bóg jest ze mną, On jest wierny, halleluja. Chwała niech będzie Bogu. On zmartwychwstał i żyje, jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. On był pełen mocy, kiedy chodził po ziemi, on był pełen mocy po zmartwychwstaniu i jest pełen mocy teraz, kiedy siedzi po prawicy Ojca. Ciągle w Jego imieniu i przez Jego imię głoszona jest Ewangelia pełna mocy i On czyni znaki i cuda. On ma moc, bo żyje. Gdyby nie żył, to nie byłoby sensu się modlić do Niego. Gdyby nie żył, nie mógłby przebaczać grzechów. Gdyby nie żył, nie mógłby uzdrawiać. Ale On żyje, On przebacza grzechy, On uzdrawia chorych, On uwalnia opętanych, On żyje i On ma moc. Halleluja. Przyprowadzono 4 desperatów, przyprowadziło
swojego przyjaciela, no, tak szumnie powiedziane łoże po naszemu, pałatka, dwa kije, prawda, i oni go nie mogli się przez tłum przecisnąć i opuścili go. Rozebrali sufit, u nas byłoby trudno tutaj, rozebrali sufit. Jezus widzi ich wiarę. Drodzy, ta historia jest, ma wiele wątków, ale fajnie jest, kiedy masz przyjaciół, kiedy budujesz zdrowe, przyjacielskie relacje z innymi, kiedy nie jesteś snopkiem. Snopek w dniu kryzysu nie ma nikogo, który by pomógł mu powstać, czy go przyniósł do Jezusa. Bo był snopkiem, zapatrzony tylko w siebie, dbający o siebie. On miał przyjaciół. Było takie miasto na północy Izraela, które Danici pokonali. Wiecie dlaczego pokonali? Bo to miasto z nikim się nie przyjaźniło. Żyli sami dla siebie. Ale on miał przyjaciół. Oni znali Jezusa i przynieśli go i opuścili. Tam Jezus mówi, odpuszczone są tobie grzechy. Chyba nie ma czegoś większego, jak usłyszeć, doświadczyć, że Bóg przebaczył nam nasze grzechy. I wtedy wiesz, że nie musisz się bać, kiedy umrzesz. Nie musisz się bać, kiedy staniesz przed obliczem Boga, bo On sam przebaczył tobie i mnie nasze grzechy. To jest ta miłość, która zabiera wszelki strach z naszych serc w dniu sądu, kiedy staniemy przed Nim. Kiedy przychodzisz przed Jego tron, nie będziesz się bał. Będziesz miał świadomość łaski, przebaczenia. Synu, odpuszczone są ci grzechy. I wtedy jest to oburzenie tych religijnych ludzi. Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Ja wierzę, że tylko Bóg może odpuszczać grzechy. My możemy odpuszczać grzechy, kiedy ktoś wobec nas zawinił i powinniśmy odpuszczać, ale też możemy odpuszczać grzechy poprzez świadectwo, poprzez zwiastowanie Ewangelii. Kiedy ludzie mogą słyszeć dobrą nowinę i kiedy uwierzą, wtedy doświadczają przebaczenia. W tym znaczeniu rozumiem, że tchnął i dał im moc, aby komu grzechy odpuścicie. W tym znaczeniu. Tak więc Jezus ma tą moc. I Słowo Boże mówi, w Starym i Nowym Przymierzu tylko On ma moc przebaczać grzechy. I jest błogosławiony i szczęśliwy człowiek, któremu On nie poczytuje żadnej winy. Halleluja. To jest niesamowite. Zobaczcie Dawida, Psalm 51, Dawida, jego historia opisana w księgach Samuelowych, który dokonuje... Dzisiaj byśmy to nazwali, zakwalifikowali wielkie grzechy. Morderstwo, cudzołóstwo. Gdzie jest źródło oczyszczenia i odnowienia życia człowieka, który zgrzeszy? Jest tylko jedno źródło. W Chrystusie Jezusie, który umarł za grzechy nasze i wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Halleluja. I Dawid pokutuje i mówi o swoim grzechu. I mówi, on jest cały czas, Boże, przed moimi oczami. Ale dana mu była łaska, żeby pokutował. I pokutuje i prosi Boga, aby nie odbierał mu Ducha Świętego, którego otrzymał wcześniej. Nie zabieraj mi Ducha Twego. I otrzymuje przebaczenie. Jest potężna moc miłości Bożego przebaczenia dla Ciebie i dla mnie. On przebaczył nam absolutnie wszystko. Oddala występki nasze jak wschód od zachodu. Oto ten człowiek myślał, że jego głównym problemem jest choroba, a jego głównym problemem był grzech w jego życiu, który oddzielał go od Stwórcy, od Zbawcy. Jezus widzi to. Ci przyszli po to, żeby Jezus go uzdrowił, jego ciało, ale Jezus patrzy głębiej i widzi, że on musi być uratowany od mocy grzechu,
od winy. Jezus w pewnym momencie mówi, weź, wstań, weź to swoje łoże i idź. I dokonało się jej przebaczenie, uzdrowienie, to wewnętrzne, duchowe zbawienie i dokonało się to uzdrowienie ciała. Ja ciągle modlę się i oczekuję i wierzę, że i coś z tego doświadczamy i doświadczam, że On uzdrawia, że On dotyka, ale chciałbym widzieć, jak kulawi, chromi przychodzą i wychodzą stąd zupełnie zdrowi. Chcielibyście widzieć? Ja bym chciał. Dlaczego? Bo Jezus żyje. Bo On żyje. On się nie zmienił. On nie ma mniej mocy, ale jest pełen władzy i mocy i autorytetu i w Jego imieniu jest głoszona Ewangelia i jeńcy wychodzą ciągle na wolność, a chorzy są uzdrawiani. Czy słyszałem o młodym, w Nigerii bodajże, młodym człowieku, któremu jakiś inny mąż Boży prorokował, Bóg będzie cię używał w kierunku tego, że będziesz wskrzeszał umarłych, czy Bóg przez ciebie będzie wskrzeszał umarłych. Wiecie, on tak jak Afrykańczycy nie są tak skomplikowani jak my. On to uwierzył. Mąż Boży mu powiedział. Wziął Ewangelię i tam czytał, wiecie, jak o Panu Jezusie i chodzi, zaczął chodzić, to jest taka historia autentyczna, zaczął chodzić gdzieś tam po swojej wiosce czy miejscowości, pytał, kto tu jest umarły? Szukał umarłego. No i w końcu ktoś tam mówi, tu jest dziecko umarłe. On wszedł tam do domu. Wziął tą historię, jak Jezus przyszedł chyba do córki Jaira. Tam jest ten płacz, ona umarła. I on tam przyszedł, otworzył Ewangelię i zaczął czytać. I wyprosił wszystkich. Mówi, niech wszyscy wyjdą. A później się zaczął modlić, zaczął się modlić. A później powiedział do ciała, dzieweczko wstań. Mówi, wstań w imieniu Jezusa. I to dziecko wstało. Wiecie, jego wiara była dziecięca wręcz, taka naturalna. A później czyta dalej i otworzył drzwi i mówi, chodźcie, weźcie ją. I otworzył drzwi i mówi, chodźcie, oto jest. Czy on... Jezus może czynić takie rzeczy? Czy ten, który wstał z martwych, pokonał śmierć, diabła, może dzisiaj czynić takie rzeczy? Słuchajcie, może czy nie? Ja wierzę, że może, bo On żyje, On jest Bogiem, On ma pełną władzę nad wszelką mocą, zwierzchnością, panowaniem w tym świecie. Halleluja. On ma władzę nad śmiercią, On ma klucze krainy umarłych i śmierci. Odniósł absolutne, Bóg w nim, zwycięstwo. Pamiętacie Samarytankę, która szuka sensu życia i doświadcza przebaczenia. Ja myślę, że to się tam rozgrywa. Kiedy jest przy tej studni w Sychar, Jezus tam siada i mówi, gdybyś wiedziała, kto z tobą rozmawia. Panie, ty nawet czerpaka nie masz. Przyprowadź męża. Nie mam męża. Dobrze powiedziałaś. Miałaś 5, a ten, z którym żyjesz, nie jest twoim mężem. Ktoś by powiedział, z taką grzesznicą? No ale właśnie Chrystus przyszedł zbawić grzeszników, nie? Tak czy nie? Niebo będzie pełne usprawiedliwionych, ułaskawionych grzeszników. Tam sprawiedliwy nie wejdzie. W tym swoim znaczeniu. Sprawiedliwy tam nie wejdzie. Tam wejdą grzesznicy, którzy się opamiętali, zaufali łasce i tam przez krew Jezusa usprawiedliwieni, obmyci Jego krwią, tam będą. Kiedy dochodzi do tych rozmów dalej, pamiętacie, ona biegnie, zostawia wszystko, ona biegnie do Sychar. Znalazłam Mesjasza. Tam jest radość.
Ja to odbieram, to jest nie napisane wprost, ale ja widzę w tej całej relacji, ona przeżywa radość z przebaczenia grzechów. To, że miała 5 mężów, to, że żyła jak żyła, ale Bóg jej przebaczył. Chodźcie, znalazłam Mesjasza. Ja sobie mówię, Boże, ta kobieta, co ona powiedziała tamtym swoim ziomkom? Wiecie, jakie było jej poselstwo? On mi powiedział, co uczyniłam. I to ją przekonało, że ma do czynienia z Mesjaszem. Wie, Boże, my głosimy, mówimy, dajemy świadectwo, ludzie mówią, z czego zostali wyrwani. Nie działa tak. Ale jest jedna tajemnica, drodzy. To jest to, od czego tutaj zaczęliśmy mówić, mówiąc o ewangelizacji. My nie liczymy na siebie, na naszą mądrość, na... Zastanawiamy się, jak to przekazać i powiedzieć, żeby powiedzieć. Ale mówisz proste słowa, ale jeżeli za tym stoi modlitwa, wołanie, błaganie i w komorze modlitwy osiągnęliśmy zwycięstwo i namaszczenie, to te proste słowa Duch Święty używa i przekonuje o grzechu. I nagle człowiek słyszy i rozumie, ukazał mu się Pan. I nagle widzi, że jest w tak duchowej, złej sytuacji, że musi przyjść do Jezusa i zawołać i poprosić Go, aby mu przebaczył. On wstał z martwych, On żyje i tak jak wtedy, tak dzisiaj ma moc przebaczyć wszelki grzech. Tak jak Samarytance, tak jak temu człowiekowi sparaliżowanemu, Zacheuszowi, który jest tak rozradowany, tak dotknięty, mówi, połowę mojego majątku rozdam ubogim. A kogo okradłem, oddam mu w 4. Ukazał mu się Pan. Dlaczego mu się? Mówi, on tak bardzo pragnął zobaczyć Jezusa, że wyszedł na to drzewo leśnej figi, sykomory. Jezus widział to pragnienie. Zacheuszu, dzisiaj muszę być w Twoim domu. I dobrze, że to nie skończyło się tylko na fajnym przyjęciu w domu. Ugościł Jezusa. Jezus poszedł i Zacheusz dalej został taki, jaki został. Nie. Tam stało się coś najistotniejszego. Kiedy Jezus mówi, muszę być w Twoim domu, to tak naprawdę myślał o Jego sercu, o Jego wnętrzu. Muszę być w Twoim życiu obecny. Ja chcę być obecny. Jeśli tylko, Zacheuszu, mi na to pozwolisz, ja będę obecny w Twoim życiu. I choćbyś umarł, będziesz żył, bo jestem życiem i zmartwychwstaniem. Wiecie, to jest niesamowite. I on przeżywa to wszystko, idąc obok Jezusa. Pokutę, opamiętanie, żal, jest nawrócenie. Ja oddam połowę mojego majątku. Kogo okradłem, 4 mu to wynagrodzę. Tam jest autentyczne nawrócenie i przebaczenie. I ta świadomość, Bóg mi przebaczył. Przebaczył mi. Dlatego, że On żyje i zmartwychwstał, modliliśmy się o chorych, o Anię, o Basię, o mamę Alicji. Bo On żyje. On ciągle ma moc. W jednym momencie, w jednej chwili człowiek może zostać uzdrowiony. Może to być też proces. Bóg ma tak różne sposoby uzdrawiania, ale On nadal uzdrawia. Halleluja. Drodzy, On nadal uzdrawia. Nadal jest ten sam. Dokonuje pięknych, wspaniałych rzeczy. Kiedy ten człowiek sparaliżowany, który od urodzenia nie chodzi, jest przy bramie pięknej świątyni
I w pewnym momencie mówi, my złota i srebra nie mamy, ale to, co mamy, to Ci dajemy. W imieniu Jezusa Nazareńskiego wstań, chodź. Halleluja. I natychmiast wzmocniły się jego kostki, jego stopy. Ten człowiek nigdy nie chodził. On nie tylko został uzdrowiony, ale on się nauczył w jednym momencie chodzić, biegać, skakać i wielbił Boga. Halleluja. Ja takiego Jezusa Chrystusa widzę, wierzę, poznałem i doświadczam. Amen. On takim jest, on się nie zmienił. On jest pośród nas przez swojego Świętego Ducha, aby nam przebaczać, aby nas uzdrawiać, aby nas podnosić, aby dawać pokój tam, gdzie go nie ma, w czyim sercu go nie ma. On mówi, przyszedłem dać wam pokój. Nie jak świat daje. Pokój, gdzie w waszych sercach pośród doświadczeń, burz, zamieszania i to niby jak fala pójdzie, ale ty będziesz miał pokój. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, miałem taki sen lata temu. Śnił mi się mój dom, rodzinny dom. On tam stoi cały czas i to osiedle tam jest. Jestem w domu z moimi rodzicami, odwracam się, okna są na południe, na szyndzielnie, na góry Beskidu. Odwracam się w stronę okna, a spoza tych gór tak potężna ciemna nawałnica, tak gwałtowna, takie ciężkie, ciemne chmury, jak huragan, to w mgnieniu oka leciało w naszą stronę, na te wszystkie domy tam. W mgnieniu oka. Ja tylko zdążyłem w tym śnie zawołać, Panie, ratuj! I to przeszło. I nagle słyszę jęki, krzyki, płacz. Patrzę przez okno. Wszędzie zgliszcza. A nasz dom stoi. I mówię do mojego taty. Bóg nas zachował. Bóg nas zachował. Doświadczamy Boga. Przeżywamy Boga, który jest. Przychodzi światłość z nieba, którą jest Jezus. Posyła słowo. Czy ukazuje się nam na różne sposoby? Czy ja go widzę i słyszę? Czy ja go doświadczam w swoim życiu? Czy ja doświadczyłem tej potęgi przebaczenia i wiem, że moje grzechy są przebaczone? Czy doświadczam coś z jego uzdrowienia i podniesienia? On daje pokój tam, gdzie są nawałnice i burze. Ale ty i ja możemy być pełni pośród największego zamętu, wewnętrznie pełni Bożego pokoju, zachowani od wszelkiego zamieszania, strachu i paniki, bo Bóg pokoju jest obecny w twoim i w moim życiu. Zmartwychwstał. Żyje. I to nie jest historia, to jest coś, co się wydarzyło i ma wpływ na twoje i na moje życie dzisiaj, bo on żyje. Będziemy się modlić. Chciałem, żebyśmy pochylili nasze głowy. Zrobię coś, poproszę o coś, co gdzieś tam w moim sercu, do mojego serca Pan Bóg włożył na dzisiejsze nabożeństwo. Nie wiem. Dzisiaj Bóg mówi i daje ci szansę. Jeżeli pragniesz, żeby Bóg przebaczył ci grzechy i masz tą świadomość, że do tej pory Go o to nie prosiłeś, i nie masz tej pewności, że są twoje grzechy przebaczone,
to On zmartwychwstał i żyje i tutaj jest. I kiedy otworzysz serce i zawołasz do Niego i poprosisz, aby Jego święta krew przelana na krzyżu obmyła cię, On usłyszy i odpowie, bo tak obiecuje. Ale musisz do Niego przyjść. Musisz Go o to poprosić. A jeżeli ktoś jest, który chce prosić Pana o oczyszczenie, o przebaczenie z wszelkiego grzechu, chcesz to odebrać w swoim życiu teraz, chcesz się pojednać i zaprosić Go do swojego życia, tam, gdzie siedzisz, po prostu zrób to. A dla mnie daj taki znak przez podniesienie ręki. Tak, ja chcę dzisiaj prosić Jezusa o przebaczenie, aby przyszedł do mego życia i zrobił porządek w moim życiu. Obmył mnie i przebaczył. Bo do tej pory ciągle nie mam tej świadomości, że moje grzechy są mi przebaczone. A chcę być pojednany z Nim. Jeżeli ktoś taki jest, podnieś i opuść swoją rękę. I zawołaj do Boga tam na swoim miejscu, gdzie jesteś. Tak odbierałem w moim sercu, żeby takie wezwanie zrobić. Jeszcze raz zapytam, będę kończył i Tymoteusz zakończy to zgromadzenie. Czy jest ktoś, który chce zaprosić Jezusa, chce prosić Go o przebaczenie dla swojego życia, o oczyszczenie swojego serca. Halleluja, Jezus. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś tutaj. Że jesteś wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Dziękuję Ci, że ciągle jest źródło ku oczyszczeniu nas z grzechów. Ciągle jest możliwość pojednania. Panie, dotykaj nas. Działaj w naszym życiu. Tobie niech będzie chwała.